Twoja twarz brzmi znajomo skupia setki tysięcy widzów przed ekranami telewizorów. Kto zwyciężył w nowym odcinku? Mamy wyniki, Twoja twarz brzmi znajomo wróciła w jubileuszowej odsłonie, a wraz z nią zwycięzcy z poprzednich edycji. Tak spektakularne gwiazdy w jednym programie przykuwają uwagę widzów. Jak dziś wypadli uczestnicy show? Aleksandra Szwed wcieliła się w męską postać, jednak Lionel Richie powalił ją zarówno barwowo, jak i ruchowo. Poleńko kochana, ja też miałem zaszczyt śpiewać Lionela Richie w swojej edycji i chciałem ci powiedzieć, że to też nie był mój najlepszy występ, powiedział Robert Janowski. Edytę Bartosiewicz wcieliła się Marysia Tyszkiewicz i wykonała utwór Sen. To było znakomite. Zaczarowałaś nas wszystkich. Ja po prostu zapomniałem, że to jesteś ty. Myślałem, że to Edyta. Marysiu, jestem zachwycony twoim występem. Dziękuję bardzo serdecznie, podsumował Piotr Gąsowski. Filip Lato i Michalina Sosna wystąpili jako Angela i Angelo. Duet oceniła Małgorzata Walewska. Kocham cię Filip, ja mam zakwasy w policzkach. I ty Michalina byłaś tak wspaniała. Po prostu San Remo jak żywe, Mateusz Ziółko stał się 27-letnią Cass Elliot. Zaczarowałeś mnie zupełnie. Czuć było w twoim wykonaniu taki dramacik, jaki był w oryginale. To było wzruszające. Dziękuję ci bardzo za moc wzruszeń, ocenił Piotr Gąsowski. Stefano Terracino jako Caleb Follower z Kings of Leon wykonał niezwykle emocjonalny utwór Use Somebody. Dla mnie to był taki rockman, ale poskładany z kryształu. Byłeś w tym taki delikatny, lekko bezradny. Stefano, ja jestem pod ogromnym wrażeniem twojego rozwoju wokalnego, bo to, że panujesz nad swoim ciałem, jako tancerz, to jest absolutnie naturalne, natomiast ty panujesz nad stałym swoim aparatem wokalnym. Ty po prostu stałeś się świetnym wokalistą. Bardzo ci gratuluję i uwielbiam cię, podsumowała Małgorzata Walewska. Z kolei Kacper Kuszewski wykonał kosmiczne energie Ralfa Kamińskiego. Ja u Ralfa Kamińskiego cenię sobie to, co on pokazuje nam wszystkim, czyli połączenie teatru, estrady, wyobraźni, i to wszystko było u ciebie dzisiaj. Byłem pasażerem tego statku i sobie poleciałem razem z tobą. Fantastycznie, powiedział Robert Janowski. Jako Adele zobaczyliśmy Basię Kurdej-Szatan, teraz to już nie wiem, czy traktować cię jako aktorkę czy wokalistkę. Nie wiem, jak wy to robicie. Było tyle niuansów wokalnych. Było pełnym głosem, półgłosem i falsecikiem. To jest kolejna dziesiątka. Baśka, jestem zachwycony, zachwycił się Janowski. Katarzyna Skrzynecka musiała wcielić się w Johna Travoltę, który wcielił się w kobietę. Wypadło całkiem zabawnie. Byłaś znakomita. To nie ulega wątpliwości, natomiast na twój wielki sukces pracowało też wielkie grono tancerzy i te frędzelki na tobie, które się błyszczały, powiedziała Małgorzata Walewska.
Twoja twarz brzmi znajomo, kto zwyciężył odcinek? 19 kwietnia 2024 roku, odcinek wygrał Stefano Terracino, a czek na 10 tysięcy złotych przekazał Karolinie z fundacji Rock and Roll. Z kolei stosunkowo niski rezultat fenomenalnej Tyszkiewicz mógł zaskoczyć widzów, zwłaszcza po ochach i achach Gąsowskiego. Jak wyglądała tabela wyników? 1. Stefano Terracino, 2. Kacper Kuszewski, 3. Barbara Kurdej-Szatan. Czwarty. Maria Tyszkiewicz, 5. Katarzyna Skrzynecka, 6. Fip Lato, 7. Mateusz Ziółko, 8. Aleksandra Szwed,